Opowiemy dziś historię romantyczną niesłychanie. Jak to dziadek poznał babcię, co to było za spotkanie? Działo się to wieki temu, musisz wiedzieć, przyjacielu. Od tych latach się mówiło, że te czasy paszczelu. Babcia starła się gwaną, gdzieś w kolejce sobie stała. Porzucili coś ze sklepu, nawet co kupić nie wiedziała. Dziadek za nią stał następny, no bo wszyscy tak czekali, a że nikt komórki nie miał, więc ze sobą rozmawiali. Może powie mi panienka, co tu mają do sprzedania? Tak do końca to ja nie, ale może bralkę franie. Bralkę, towar luksusowy, góra dwie będzie na stanie. Nie wiem, czy ma sens to nasze, do wieczora tu czekanie. Propozycję mam dla pani, pomysł przyszedł mi do głowy. Zdaje się, że się utworzył tu komitet kolejkowy. Zapiszemy się na listę i na chwilę wyskoczymy. Pan zrobimy zbawne, czy może się w nim pożywimy? Nie mogę wyjść z kolegi. Może wreszcie się przesunie. Szkoda stracić tę okazję. Nie pan dziś zrozumie. Racja, nie wiadomo, może zaraz drzwi otworzą. Może dziś się nam poszczęści, może papier też dołoży. Drogie panie, ja myślałam, że tu mnie co dziś sprzedać, albo cukier oczywiście dla tych, co na kartkach mają. A podobno tydzień temu ja jestem starszy stary. Sklepy na kutej dzielnicy mają meble te wyszczady. Były tylko trzy zestawy, ludzie to dwie noce stali. Żeby wytwarz co do dzieło się w kolejce wymieniali. Byłem tam, mi się udało, choć nie powiem, ciężko było. Wie pan, że mi to się do malucha pomieściło? Maluch. Meble. Morze. Morze. Pan. Pan M4 też posiada. Jeszcze dżinsy, też na co dzień pan zakłada. I tak trwały te rozmowy i kolejka ciągle stała, aż nareszcie na herbatkę babcia się zaprosić dała. Parze mlecznym obiad zjedli i kompotem go popili. Od tej pory dziadek z babcią już na zawsze z sobą pyli. Raz do roku na rocznicę
Dziadek nosił jej guściki, a na obecny mosek z tej okazji zawsze prosił. Słuchajcie tej historii, a nie Państwu pyta, a powiesz o Państwu dziadka, tamte czasy zamierają. Bo czasy były ciężkie, no i w sklepach nic nie było. Naszej babci dziadko się ze sobą dobrze. Byli młodzi wnętrzowi, obydwoje się kochali i nareszcie czasem po ratunku zaczekali. Dziś z cytłami tu stoimy i pojedziecie nocy. Czy za wszystko, babciu dziadku, co za dzisiaj dziękuję. Za to, że z nami jesteście i że tak bardzo nas kochacie i że tak wiele nas uczycie. I tak wie o nas dbać. To się nie mykać, to chwilę wie się, którą nam daje się pojeść, te się babci w środku, jadła się na tym świecie. Choć jesteśmy jeszcze mali i o życiu nic nie wiemy, o tym, co jest na was nic, od was nauczyć chcemy. Jak nasz wyczorny bioku ponad naszym krajem śni, ty je przyjdziesz drugim dziadkom jasnych i szczęśliwych dni. Moje siwe włosy tak jak też urody na mnie, dziadku jesteś jeszcze całkiem młody. Widzę, gdzie masz sobie siłę oraz miły, ja kocham Cię i z
Dzień babci. Dzień ciotka, to dopiero wiatka. Wnuki pięknie są ubrane, mają w uszy nowe światy. Niech nam przyjęcia babcia nie sobie służy. Niech nam nosi mają zawsze, aż pa same uszy. Niech nam przyjęcia babcia nie sobie służy. Niech nam nosi mają zawsze, aż pa same uszy. Kubaci, u dziadka, troski dziś znikają. Thank you.